wychodzić. Postaram się wypunktować najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o leki psychotropowe, bo leki psychotropowe, ta nazwa odstrasza. Chyba nie ma tygodnia, żeby jakiś pacjent właśnie nie zwracał na to uwagi, że tylko żebym nie zapisywał mu psychotropów. Taki jak demon ta nazwa tak brzmi. Natomiast jako psychiatra ja zapisuję prawie wyłącznie leki psychotropowe. No bo co to znaczy lek psychotropowy? To jest lek, który ma punkt uchwytu, czyli tropizm, w układzie nerwowym, czyli psychotropizm. Natomiast, mówię, ta nazwa jakoś odstrasza, bo ludzie sobie kojarzą psychotrop jako z czymś bardzo silnym, z czymś, po czym będą otumanieni, oszołomieni i właśnie troszeczkę chcę ten mit odwrócić, bo generalnie leczenie psychiatryczne w większości przypadków jest naprawdę bezpieczne w XXI wieku. Naprawdę bezpieczne. Pod warunkiem, że jest prawidłowo prowadzone, oczywiście. No właśnie. Jakie są obawy pacjentów? To są takie najczęstsze, które spisałem. Uzależnienie się to jest chyba najczęstsza obawa, jaką ja słyszę. Tylko nie psychotropy, żebym się nie uzależnił, czy nie uzależniła. W trakcie naszego spotkania będę się starał te mity tak troszeczkę odsłonić, zdemaskować, może tak. Trzeba będzie brać leki do końca życia. Zmienią mi osobowość. Przytyję. Będę mieć problem z seksem. Tak? Będę czuł się otumaniony. Leki psychotropowe to ostateczność. Nie chcę brać leków psychotropowych. Tak też. Dobrze, ale ja nie chcę brać leków psychotropowych, mówi pacjent czy pacjentka. I czasami można, oczywiście, nie chce, ktoś idzie do lekarza i nie chce leczenia farmakologicznego i to jest okej. Natomiast są takie sytuacje, gdzie niewłączenie leczenia jest błędem, dlatego że pogorszy sytuację pacjenta. No to tak samo jak w każdym innym leczeniu. Jeżeli jest nadciśnienie tętnicze, czy jakiś wysoki poziom cukru i nie włączymy leczenia, które zacznie to korygować, no to pogorszymy stan pacjenta. W psychiatrii, w zdrowiu psychicznym jest dokładnie tak samo. Czyli są pewne sytuacje, gdzie ja nie mogę nie włączyć. Pacjent może odmówić leczenia, bo to jest jego święte prawo. I ja też to mówię, że to znaczy tu nie ma wtedy kłótni, że my się kłócimy, tylko ja mówię, że to jest jakby błąd, czy to leczenie jest potrzebne, wskazane, bo niewłączenie leczenia jest groźne. I zdarza się czasami, że pacjent mówi, ale nie, dobrze, ale ja zrobiłem swoje. Tak samo jak Państwo przecież możecie odmówić leczenia cukrzycy czy czegokolwiek innego. Wyjątkiem jest w prawie polskim zaburzenie psychiczne takie, które powoduje stan zagrożenia życia dla pacjenta lub życia i zdrowia dla innych ludzi. Najczęściej w psychiatrii to są tendencje samobójcze. Czyli jeżeli są, policja zwinęła z toru kogoś, leżał już na torach, prawda, uratowali mu życie, bo tak to by zginął, to oczywiście my rozmawiamy z pacjentem, to jest wtedy, nie jest to w gabinecie ta rozmowa, tylko najczęściej w szpitalu, na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego. Rozmawiamy z pacjentem, proponujemy mu to leczenie, on odmawia, ale i tak do tego szpitala najprawdopodobniej jakby w tej sytuacji zostanie przyjęty bez zgody własnej i to jest zgodnie z prawem. Pozwala nam na to ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, czyli tak naprawdę wolność tego pacjenta ogranicza się dla jego zdrowia i życia, dla wartości wyższej. Co ciekawe, najczęściej jak już pacjent dochodzi do siebie, jest wdrożone jakieś leczenie, poprawia się, to potem dziękuję. To jest dla mnie takie, to jest takie budujące, bo to jakby nikt z nas nie chce. To nie jest przyjemne, jeżeli się pacjenta zatrzymuje, czasami trzeba użyć przemocy, są sanitariusze. To nie jest przyjemne, ale później to zdrowienie pacjenta i później powiedzenie, że to leczenie mu uratowało życie, to jest ta nagroda. Ale to są sytuacje wyjątkowe, rzadkie. Natomiast najczęściej w kontakcie lekarz-pacjent jednak, to pacjent decyduje,
co, czego oczekuje od leczenia i, no i ma do tego święte prawo. Proszę Państwa, zanim będę mówił o lekach, to chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli taki główny mechanizm działania i tu się chcę skupić na lekach przeciwdepresyjnych podczas naszego spotkania. O innych też powiem, ale na lekach przeciwdepresyjnych dlatego, że jednak depresji jest najwięcej. I to jest taki problem cywilizacyjny. Depresje, lęki i tych leków przeciwdepresyjnych wypisuje się najwięcej. Ja myślę, że może nawet jakbym tak na oko mówię, jakbyśmy wzięli wszystkie leki, jakie na przykład się wypisuje, to tak może pewnie przeciwdepresyjnych byłoby z 80%, a resztę zostaje. Więc tutaj taki mechanizm, żebyście Państwo mieli pogląd, jak to wygląda. Otóż tu przedstawiłem synapsę, czyli to jest takie połączenie między dwoma neuronami. Połączenie to jest synapsa chemiczna, więc tu jest jeden neuron i jest impuls taki jak idzie po drucie i tu w pewnym momencie jest przerwa i proszę zwrócić uwagę, będzie nasz główny bohater tego spotkania, taki trójkącik fioletowy. Dajmy na to, że jest to serotonina, czyli neuroprzekaźnik, od którego zależy właśnie przekaźnictwo nerwowe. Jeden neuron z drugim neuronem komunikuje się poprzez wyrzut neuroprzekaźnika. Ta serotonina jest tu w szczelinie synaptycznej i ona łączy się z receptorem. To ten twór, to jest receptor na sąsiednim neuronie i to połączenie serotoniny, to może być dopamina, to może być noradrenalina, czyli tych neuroprzekaźników jest wiele, no ale dajmy na to najpowszechniejsza serotonina, więc niech ona będzie na razie serotoniną, łączy się z receptorem i dopiero to połączenie powoduje impuls dalszy, czyli tak naprawdę połączenie tejże serotoniny, czy innego neuroprzekaźnika powoduje, że ta komunikacja idzie dalej. Jest to pewna jakaś taka przerwa, bo to tam trwa, tam naukowcy wyliczają, dla kliniki to nie jest dla nas istotne, ile trwa połączenie w danym neuronie, natomiast chodzi o cały proces i potem idzie informacja dalej. Problem rodzi się wtedy, kiedy poziom, ilość tych neuroprzekaźników jest zbyt mała. Wtedy przekaźnictwo jest słabsze. Co wtedy zrobić? Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na tę strukturę. To jest tak zwany transporter. Tutaj widzicie Państwo takie samochodziki. Transporter neuroprzekaźnika, dajmy na to transporter serotoniny. Rola tego białka, to jest białko, jest takie, że on wyłapuje tutaj neuroprzekaźnik i z powrotem pompuje go do wnętrza synapsy, tej synapsy, z której ta serotonina pochodzi. A więc obniża jego poziom. Taki trochę recykling. I teraz, jeżeli ktoś ma obniżony poziom tego neuroprzekaźnictwa, ono jest za słabe, impuls idzie za wolno, jest go za mało, to wtedy klinicznie objawia się to depresją, lękiem, zaburzeniami uwagi i innymi przejawami różnych zaburzeń, o których będę mówił. Zatem taka naczelna zasada receptorowa w leczeniu psychotropowym jest taka, że podajemy lek, który hamuje to białko. Jeżeli zahamuje to białko, ten transporter, to co się dzieje? To tych trójkącików jest więcej, bo one nie są transportowane do wnętrza, czyli zostają w synapsie, zatem poprzez podanie leku my wzmagamy ten impuls, tak jakby podać taki wzmacniacz. Czyli poziom neuroprzekaźnictwa wzrasta. I to jest główna zasada jakby działania przeróżnych leków psychotropowych. Właśnie wzmaganie neuroprzekaźnictwa. Ten trójkącik to jest serotonina, ten trójkącik to może być noradrenalina w innej synapsie, to może być dopamina, to może być acetylocholina. Tych neuroprzekaźników jest wiele i każdy jest odpowiedzialny za nieco coś innego. Natomiast tak naprawdę one wszystkie ze sobą współpracują jak trybiki, czyli nie da się, też to trochę później powiem, że jedynie serotoninę wyciągnąć
z tego neuroprzekaźnictwa, albo jedynie noradrenalinę, dlatego że to jest sieć wzajemnych powiązań. Czyli tak naprawdę, jeżeli podajemy lek psychotropowy przeciwdepresyjny, który zablokuje nam ten transporter, wzrośnie poziom serotoniny, ale przy okazji wzrośnie poziom różnych innych neuroprzekaźników. To jest jakby cała zasada takiej monoaminowej teorii depresji, działania tych nowoczesnych leków przeciwdepresyjnych. Chciałem, żebyście to Państwo wiedzieli, bo wtedy łatwiej będzie sobie wyobrazić, o czym mówimy. Ale to jest jeszcze nic. Proszę sobie jeszcze wyobrazić taką rzecz. Jeżeli jest wzrost monoamin, czyli właśnie monoaminy to są te neuroprzekaźniki pod wpływem leczenia, to tu jest cała kaskada różnych, przeróżnych zmian. Geny się aktywują, jest synteza różnych, zmniejszenie syntezy receptorów, ale to jest niezwykle ważne. Jest zwiększenie syntezy takiego białka, które się nazywa BDNF, to jest ten skrót, a to białko jest odpowiedzialne za neurogenezę. To jest niezwykle ważne. Neurogenezę, czyli tworzenie nowych połączeń. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli nie będzie neurogenezy, to połączenia będą zanikać. I to jest chyba najważniejsze, co powinniśmy wiedzieć w leczeniu depresji. Że leczenie depresji to nie jest tylko rozweselenie. Dam lek, człowiek będzie wesoły, ok, kosmetyka, prawda? Pomaluję sobie oczy i jestem ładniejszy, jestem weselszy. Nie. Leczenie depresji jest działaniem prozdrowotnym, dlatego że zwiększa się neurogeneza. Działamy korzystnie dla mózgu. I odwrotnie, jeżeli jest depresja taka przechodzona latami, ja mam takich pacjentów czasami, zbieram wywiad i ktoś mówi, od 20 lat mam depresję. A dlaczego pan czy pani nie leczyła? No nie wiem, no. Nie leczyłam, nie leczyłem. I robimy badanie tomografii komputerowej mózgu, to widzimy zaniki kory mózgowej. Czyli mózgu jest mniej. Przestrzenie są szersze, mózgu jest mniej, komórek jest mniej. Dlaczego? Dlatego, że tej neurogenezy było mniej. Leczenie powoduje, że działamy protekcyjnie, poprawiamy funkcjonowanie swojego mózgu. To jest bardzo ważne i też chciałbym właśnie, żebyśmy to wiedzieli. Czasami ludzie tego nie wiedzą, bo często jest, no dobra, depresja, tam jestem smutny, posmucę się, to jest działanie prozdrowotne. I to jest bardzo ważne. I tak wygląda mózg z depresją, a tak wygląda mózg bez depresji. Proszę zobaczyć tutaj, to jest takie zdjęcie funkcjonowania, funkcjonalne. Podaje się znacznik, który jest tam radioaktywny, jakiś izotop i widzimy, jak pacjent ma jakieś zadanie do zrobienia. Tak, pacjenci z depresją korzystają z mózgu w mniejszym procencie. Aktywność pacjenta bez depresji jest znacznie wyższa. Tak? No i jakby to przełożyć na przykład, nie wiem, na ruch, na mięśnie, na cokolwiek, no jeżeli nie korzystamy, no to jest zanik. A jeżeli korzystamy, no to funkcjonujemy lepiej. I to jest właśnie takie podsumowanie, żebyśmy mieli świadomość, że leczenie depresji jest korzystne dla mózgu. Depresja jest niekorzystna dla mózgu. Psychoza jest niekorzystna dla mózgu. Zaburzenia lękowe, nieleczone, są niekorzystne dla mózgu. Są zmiany. Po wielu latach, jeżeli się zrobi badanie, albo takie neuropsychologiczne, albo właśnie takie skany, widać różnicę pomiędzy osobą zdrową, leczoną, a nieleczoną. No dobrze. To tytułem wstępu. Tutaj wypisałem Państwu leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne. Leki przeciwdepresyjne, czyli to są właśnie te leki, które wzmagają neuroprzekaźnictwo neuronalne. I one, jak widzicie Państwo, jest ich bardzo wiele. Nie trzeba ich zapamiętywać. Ja tylko Państwu pokazałem, że różne mamy grupy leków, a cel jest ten sam. Wyleczyć pacjenta z depresji. I teraz podam Państwu taki przykład, że czasami przychodzą tacy pacjenci z taką cechą neurotyczną, tacy bardzo zamartwiający się o siebie, szukający informacji, tacy, którzy sami chcą się leczyć. To jest pewna populacja takich pacjentów i pacjent przychodzi i mówi tak, proszę mi zapisać lek, który mi podniesie poziom dopaminy i jeszcze powie, najlepiej, żeby to był bupropion. No, to tak łatwo nie jest, bo wtedy trzeba wytłumaczyć, że dopamina, serotonina, te rysuneczki piękne, które sam przed chwilą Państwu pokazałem,
to w laboratorium są. Natomiast człowiek jest cały. Wszystkie części jakby tutaj oddziałują. Więc tak naprawdę, jak my dobieramy lek przeciwdepresyjny? Ja nie powiem, że ten pacjent ma za mało dopaminy, a ta pani ma za mało serotoniny, tylko każdy lek, czy każda grupa leków ma swój profil działania klinicznego. Czyli jeżeli pacjent mówi, że ma obniżone, albo inaczej powiem, SSRI-e to są te leki najpowszechniej stosowane. Jakbyśmy wzięli wszystkie leki przeciwdepresyjne, to SSRI-ów na moje jest 70%. To są pierwsze leki, które my stosujemy, bo one są rzeczywiście skuteczne i też dosyć dobrze tolerowane. Jest z nimi najmniej problemów. Tutaj są ich przedstawiciele. To są leki, które działają przeciwdepresyjnie, działają też przeciwlękowo, czyli na przykład jeżeli jest dużo lęku, no to SSRI będzie lekiem z wyboru. Jeżeli są napady lęku, napady paniki, to SSRI będzie lekiem pierwszego rzutu, któryś z tych. Sertralina na przykład, to jest lek, który ja bardzo lubię w lęku, bo on, no największe mam do niego zaufanie. Bo on dlaczego? Dlatego, że największy odsetek pacjentów na kontrolnej wizycie mówi, że im pomogłem. Paroksetyna również jest lekiem z fajnym działaniem przeciwlękowym, ale odsetek objawów niepożądanych jest wyższy niż sertraliny. To są takie rzeczy, które bierzemy pod uwagę, żeby dobrać lek zbierając wywiad, a pacjent mówi, on chce dopaminy, żeby miał więcej. Rozumiecie Państwo, w ogóle to nie jest ta płaszczyzna porozumienia. I teraz no nie mogę mu powiedzieć, że nie, bo się zdenerwuje. Tylko jakby wchodzimy już w takie trochę psychoedukację, coś takiego, że my nie patrzymy neuroprzekaźnikami, tylko patrzymy objawami. Oczywiście to są leki, które działają w pewien sposób chemiczny i my musimy wiedzieć, ja to Państwu pokazałem, jak żebyśmy mieli pojęcie, ale patrzymy sobie, jaki profil jest dolegliwości i jaki lek rokuje najlepiej dla tego pacjenta? Czyli jakie będzie najwyższe prawdopodobieństwo po doborze leku, że za miesiąc pacjent przyjdzie z poprawą? Albo za dwa tygodnie. SNRI to są inhibitory chwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. N to jest noradrenaliny. Wenlafaksyna, duloksetyna, świetne leki. Świetne leki, ale jeżeli jest na przykład napad lęku, to lekiem z wyboru jest SSRI, dlatego że on będzie lepiej tolerowany, są nieco gorzej tolerowane. Ale znów wenlafaksyna w wyższych dawkach nieco bardziej aktywizuje niż SSRI. To są takie pewne niuanse, które my musimy wypytać pacjenta podczas wizyty, zbierania wywiadu, żeby sobie stworzyć obraz, jaki lek będzie dla tego pacjenta najlepszy. Inhibitory monoaminooksydazy, moklopemid, Aurorix, świetny lek, tylko u pacjentów, którzy są zahamowani, spowolnieni. Jak pacjent mówi, nie mam siły, jestem spowolniały, no to ten lek zadziała bardzo dobrze. Lepiej być może niż na przykład fluoksetyna. Ale jeżeli pacjent mówi i mam napady paniki, no to pogorszy. Bupropion wspomniany przeze mnie. No jeżeli jest anhedonia i spowolnienie, to bupropion jest świetnym lekiem. Ale jeżeli jest lęk i bezsenność taka, że pacjent przychodzi i mówi, no nie mogę spać, nie sypiam, to po prostu jest koszmar, tak? No to bupropion pogorszy. Więc to są takie niuanse, drodzy Państwo, żebyście rozumieli, jak proces w mojej głowie się odbywa, żeby dobrać lek. Nie myślimy dopaminą, nie myślimy serotoniną, ani żadnym innym neuroprzekaźnikiem, tylko profilem dolegliwości. Tak jak na przykład trazodon. Świetny lek, ale najchętniej stosowany w bezsenności. Czyli jeżeli jest niepokój wieczorem, pacjent nie sypia i podamy trazodon, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pacjent przyjdzie za miesiąc na przykład, czy tam za dwa tygodnie i powie, już sypiam. Mianseryna czy mirtazapina, to takie kuzynostwo jest, one są dosyć podobne. No świetne leki, tylko u pacjentów, którzy mają zaburzenia snu, a jeszcze najlepiej, żeby schudli 10 kg.
Jak ktoś mi mówi, nie sypiam i mam brak apetytu i schudłem czy schudłam 10 kilo w ciągu 3 miesięcy, podam mi anserynę albo mirtazapinę, to pacjent przyjdzie za miesiąc i powie, sypiam i już przestałem chudnąć. Ale jak podamy bupropion, to będzie tragedia. To już nie przyjdzie za miesiąc wtedy do tego lekarza, tylko zmieni. I tak dalej, i tak dalej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że właśnie tak dobieramy lek. Czyli lek przeciwdepresyjny dobieramy na podstawie dokładnego zebrania wywiadu i określenia, jaka to jest dolegliwość. Czy to jest depresja z zahamowaniem, czy to jest depresja z niepokojem, czy to jest depresja z bezsennością, czy to jest depresja z nadmierną sennością, z brakiem apetytu i utratą masy ciała, czy ze wzrostem apetytu i tak dalej, i tak dalej. Na przykład przychodzą pacjenci i mówią, pierwsza skarga pacjenta, mam obniżone libido, seks mi się pogorszył. To jest pierwsza skarga pacjenta, więc ja myślę, że to jest pacjent seksuologiczny, że coś zbieram wywiad. Nie, no depresja, no po prostu się pogorszyło, bo w depresji libido jest też obniżone. Ale to była pierwsza, to było dla tego pacjenta to go skłoniło do wizyty u psychiatry. No to SSRI-a nie podam, bo mu pogorszy. To podamy jakiś lek taki, który jest neutralny, ale to jeszcze też Państwu powiem. Trójpierścieniowe leki to są leki tak zwane stare. One są też bardzo dobre, tylko że źle tolerowane. No, wiele więcej jest objawów niepożądanych niż te leki nowoczesne. Te wszystkie inne są nowsze, a te właśnie trójpierścieniowe, amitryptylina, klonipramina, to są lata 50. ubiegłego wieku, jak one zostały jakby wdrożone na rynek. No i tak do końca XX wieku to były główne leki stosowane. Ja jeszcze się załapałem na to, jak one tak wycofywały się. Teraz mamy jeszcze, amitryptylina jest, klonipramina jest, te one funkcjonują, ale one są gorzej tolerowane. I tak dalej, i tak dalej. Sprawato na przykład, nowość, to jest lek w sprayu, podaje się do leczenia przeciwdepresyjnego przy depresji lekoopornej. No ale kuracja kosztuje 45 tysięcy złotych. No więc jakby to jest ograniczenie, więc mamy małe obserwacje i tak dalej. No i też sobie pozwoliłem wymienić objawy niepożądane, bo nikt nie chce, ani ja nie chcę prowokować u pacjenta objawów niepożądanych, ani pacjent ich nie chce mieć. To jest jedna z obaw też pacjentów, że się będzie gorzej czuł. To, czego się boimy przy lekach przeciwdepresyjnych, to jest niepokój, szczególnie na początku leczenia. Czyli przychodzi pacjent, on mówi, że ma obniżony nastrój, jest spowolniały, myśli wolno płyną, jakieś może nawet ma myśli, czasami samobójcze się zdarza i napady lęku dodatkowo też tak może być. Ja mu dam lek, po którym będzie miał niepokój, może tak być. Nawet te takie, które mówiłem, że są przeciwlękowo działające, jak sertralina czy paroksetyna. Ale w pierwszych dniach leczenia u 1/3 pacjentów może być niepokój. I to nie jest błąd w leczeniu, tylko to jest pewna cecha genetyczna tego pacjenta, że on wymaga trochę czasu, żeby się do tego leku przyzwyczaić. Ale jeżeli ja wyjaśnię mu, że jest niepokój, bo to zawsze mówię każdemu, że jest niepokój, to część pacjentów potem przychodzi i mówi, rzeczywiście było, ale już się tak nie bałem. Ludzie się najbardziej boją, jak na przykład nie wie. I on myśli, że na drugi dzień już będzie lepiej, a tutaj jest niepokój. Nudności się zdarzają, po SSRI-ach szczególnie serotoniny. Wzrost serotoniny w układzie nerwowym powoduje nudności. Potem się układ nerwowy do tego przyzwyczaja, te nudności najczęściej mijają po dwóch tam tygodniach, czasem trzech, czasem po tygodniu, no ale nieprzyjemny objaw. Wymiotów raczej nie ma, ale nudności mogą być. Zaburzenia seksualne, no niestety, no tak, produkujemy SSRI, SNRI, czyli ta druga grupa jeszcze, noradrenalina, SSRI to jest to są leki serotoninowe, SNRI, serotoninowo-noradrenalinowe powodują obniżenie libido, zaburzenia wzwodu i anorgazmie, brak orgazmu. Ale co to znaczy powodują? To znaczy, że nie u wszystkich, jest jakaś część pacjentów, czyli stwarzamy ryzyko. U większości pacjentów nie. Natomiast odsetek pacjentów, którzy się będą skarżyć,
może być wyższy niż przy innych lekach. Natomiast leki te są chętnie stosowane w takiej dolegliwości. My chcemy sprowokować ten objaw, żeby pacjenta sprowokować do wystąpienia pewnej dysfunkcji seksualnej, którą chcemy, czyli przedwczesny wytrysk. Jeżeli są mężczyźni z przedwczesnym wytryskiem, nadreaktywni, szybko, stosunki seksualne krótko, 15 sekund, 30 sekund, takie czasami pacjenci się skarżą i podamy mu SSRI, no to jemu się seks poprawia. To on przychodzi i potem mówi: królu, wyleczyłeś mnie. Bardzo się cieszą mężczyźni. Ja tłumaczę, podamy lek, żeby sprowokować objaw niepożądany, który u pana będzie objawem terapeutycznym. No ale czasami ktoś przyjdzie i mówi: no seks to już w ogóle, zapomniałem jak to jest. No to wtedy musimy leczenie zmienić. Zaburzenia snu mogą być, bo leki aktywizują. Tak jak powiedziałem, jeśli są zaburzenia snu, to są niektóre leki, które działają prosennie, natomiast wiele leków pogorszy. Bóle głowy bywają, biegunki bywają, albo zaparcia, też nie dopisałem. Po SSRI-ach mogą być krwawienia, ale niegroźne. Najczęściej z nosa lub na przykład krwawienia u kobiet miesiączkowe, które się pacjentka mówi, że jakieś obfitrze, gdzieś tam ginekolog w międzyczasie konsultował. Najczęściej nie wymaga to żadnej interwencji, ale czasami zmieniamy. Utrata przyrost masy ciała, no właśnie. Są takie leki, po których pacjent przytyje i my wiemy, które to są. Tak jak Państwu powiedziałem, no takim królem przytycia to jest mirtazapina, ale ją się podaje wtedy, kiedy w wywiadzie jest duża utrata masy ciała. Czyli celowo, ja to chcę, jeżeli ktoś mówi, że w ciągu 3 miesięcy schudł 10 kilo, no to musimy to przynajmniej zahamować, tak? I pacjent przychodzi i mówi: no już jem, już jest lepiej. A potem oczywiście może się skarżyć, że za dużo, no to wtedy trzeba zmienić lek. Albo zmniejszyć jego dawkę. Zdarza się utrata masy ciała też i to są na przykład leki, które są przeciwwskazane w anoreksji. No bo jeżeli przychodzi dziewczyna czy chłopak z anoreksją i taki lek podamy, no to dziękuję bardzo. To, co jest ważne w leczeniu przeciwdepresyjnym, to musimy wiedzieć, że każdy lek przeciwdepresyjny może bujnąć pacjenta w górę. To jest taki żargon, czyli sprowokować taki stan nakręcenia, który się nazywa w psychiatrii manią albo hipomanią. Nastrój wzmożony, euforyczny, gadatliwość, brak hamulców, 100 myśli na godzinę, natłok myśli, myślenie takie wielkościowe, wszystko mogę, świat jest piękny, tak? Jest to oczywiście stan chorobowy i przyszedł pacjent z depresją, został mu zapisany lek przeciwdepresyjny, a za 2 tygodnie dzwoni żona, czy ojciec, czy mama i mówi: co się dzieje? To są sprawy bardzo rzadkie, ale potencjalnie jest takie ryzyko, że każdy lek przeciwdepresyjny może spowodować za bardzo jakby zmianę, my to nazywamy zmianę fazy z depresyjnej na maniakalną, wtedy rozpoznajemy chorobę dwubiegunową. Nie depresję, to jest w ogóle inne już rozpoznanie, zaczynają leczyć w zupełnie inny sposób i u takiego pacjenta już do końca życia sam lek przeciwdepresyjny jest przeciwwskazany. Także tak to wygląda. No i nagłe odstawienie leków. To się zdarza, że ktoś ma wysoką dawkę jakiegoś leku, którego bierze i mu zabrakło. Nie sprawdził, nie zaopatrzył się i nagle jest odstawienie. No to jest też takie nagłe hamowanie, mogą być objawy odstawienne, niepokój, zawroty głowy. Zdarzają się i pacjenci też się tym bardzo martwią, ale to jest normalne. To jest jakby to jest, jeżeli odstawiamy lek przeciwdepresyjny, robimy to w ciągu tygodni, zmniejszając dawkę tak schodkowo, mniej, mniej, mniej. Nagłe odstawienie nie powinno mieć miejsca, no ale ludzie zapominają, to się zdarza. Znaczy nikt nie umarł, to nie jest groźne, natomiast jest to nieprzyjemne i ludzie myślą, że to jakiś nawrót choroby czy coś takiego, ale jak się włączy ponownie w zbliżonej dawce, no to mija. Proszę Państwa, nie istnieje lek najlepszy. Nie ma czegoś takiego. Tak jak nie istnieje samochód najlepszy. Pytanie, do czego nam potrzebny ten lek i do czego nam potrzebny ten samochód. Wybierając lek, bierzemy pod uwagę wszystko to, co tutaj wypisałem. Przede wszystkim właśnie cechy depresji. Co my chcemy leczyć? Jakie dolegliwości? Tolerancję pacjenta na lek? Współchorobowość? Czasami nie powinno się podać, bo jest jakieś przeciwwskazanie, jakaś inna choroba. Profil objawów niepożądanych. No jeżeli ktoś mówi, że przytył 15 kilo w depresji, to się też może zdarzyć, no to
podanie mirtazapiny będzie błędem w sztuce. To student powinien wiedzieć, że nie można czegoś takiego podać pacjentowi, który skarży się na to, że przytył. Albo na przykład, jeżeli ktoś jest otyły, czy ma taką olbrzymią otyłość i walczy z nią, gdzieś tam chodzi po konsultacjach różne, rozważana jest operacja jakaś bariatryczna, tego typu rzeczy się zdarzają, no to takie leki u takiego pacjenta, no to jest błąd w sztuce. I tak dalej. Bezpieczeństwo leku w chorobach somatycznych, wiek pacjenta, inne leki. To też jest ciekawe, bo jak na przykład zbieram wywiad i powinno się zapytać pacjenta, jakie leki pani, pan bierze teraz, w tej chwili. I często pacjenci mi odpowiadają, ojej, nie wziąłem, bo myślałem, że do psychiatry to nie trzeba. Bardzo często. Taka odpowiedź rzeczywiście często pada. No to jeżeli jest możliwość, no to telefon do przyjaciela, do żony dzwoni. Słuchaj, tam w szafce po lewej stronie mam leki, weź mi i czekamy. No bo to jest informacja, bez której dobór leku jest pewnym jednak ryzykiem. Bo czasami bierze i się okazuje jakieś neurologiczne leki, czy jakiś antybiotyk, z którym akurat dany lek, no może niekorzystnie będzie jakby współdziałał, no to wtedy warto. Mi się zdarzyło na przykład, że pacjent no gdzieś niedaleko mieszkał. Ja powiedziałem, niech pan się przejdzie do domu i przyjdzie nam na koniec już jak ten i wtedy, bo to ważne jest, nie, niż w ciemno. No to też tak się dzieje. Skuteczność leku krewnych pierwszego stopnia. To jest fajna rzecz, bo jak zbieramy wywiad, mi się też na przykład zdarza, że leczę jakąś na przykład matkę i córkę. I tam na przykład matka była wcześniej, przychodzi córka i mówi, a pan leczył moją mamę. To ja sprawdzam w karcie wtedy, podczas wizyty i patrzę, jak mama reagowała na dany lek. I na przykład, jeżeli jest tak, przyszła na przykład pacjentka za miesiąc i na przykład tolerancja leku dobra, jest poprawa i tak dalej, to od razu zapiszę ten. Dlaczego? Dlatego, że są te same geny, prawda, w połowie, więc jakby z snu od razu zwiększamy ryzyko, zwiększamy prawdopodobieństwo poprawy u tej pacjentki czy u tego pacjenta, bo reakcja na leki jest genetyczna. Reagujemy dość podobnie jak nasi najbliżsi krewni. Podobnie jak jest brak poprawy albo coś źle zadziałało, w drugą stronę też. No to nie będzie pierwszy lek, który zapiszę. To tak właśnie się robi. Albo na przykład jak pacjent wywiad, to czasami wiedzą, że a, tam mamie pomógł taki lek, albo tam ojcu. Ale no, czasami nie wiedzą, no to już trudno. Więc warto wiedzieć, jeżeli państwo macie krewnych czy coś, co na kogo lepiej działa, na kogo źle, bo to jest informacja, która też nam może zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Doświadczenie lekarza z danym lekiem, no oczywiste. No jak ktoś nie zna leku, no to tak zapisywać go najpierw, niech zdobędzie jakieś doświadczenie, gdzieś pojedzie na jakiś kurs. Preferencje pacjenta, wygody stosowania, no preferujemy te leki, które się raz dziennie podaje. Ich jest teraz coraz więcej, już tak się tabletkę robi, żeby trzy razy dziennie, jak państwo macie brać lek, ja zapominam czasami, bo człowiek gdzieś wyjdzie, w pracy jest i tak dalej. Dostępność i cenę leku, no to jest oczywiste. I to byłoby tyle na temat leków przeciwdepresyjnych. Jeszcze raz powtórzę, leczenie depresji to jest działanie prozdrowotne, to nie jest działanie kosmetyczne. Podobnie jak leczenie lęku, wypisałem tutaj leki przeciwlękowe, no to są kwiaty, benzodiazepiny. To są bardzo dobre leki, ale uzależniają. Widzicie państwo, od tego roku stosowane diazepam, klonazepam, oksazepam, bromazepam, lonazepam, najczęściej jak jest zepam, to jest benzodiazepina, czyli to jest lek przeciwlękowy, czyli on zadziała przeciwlękowo, tak uspokajająco, czasami też niektóre nasennie i czasami też niektóre miorelaksacyjnie, czyli tak powodują, że te mięśnie takie nam się, taki człowiek jest trochę bardziej rozluźniony. Też profile tych działań są różne, one nie różnią się tak jak leki przeciwdepresyjne, że potem się przytyje, potem się, one mniej więcej działają podobnie. Ten jeden jest bardziej przeciwlękowy, drugi jest bardziej nasenny. Tak, tutaj są bardziej takie zniuansowane różnice. Te wszystkie, które wypisałem, są powszechnie stosowane. Alprazolam przy napadach lęku doraźnie dajemy. To są leki, które są nadużywane przez społeczeństwo. One są chętnie przepisywane w rejonie, dlatego że pacjent ma natychmiastową poprawę. Jeżeli jest lęk i się poda jakiś lek z tej grupy, to pacjent na drugi dzień jest zadowolony,
z tego lekarza, bo się czuje lepiej na drugi dzień. Nie ma żadnego niepokoju. Znaczy może być przymulenie, oczywiście, jak po każdym, to nie są leki pozbawione działań niepożądanych. Ale one działają szybko. To jest tak, jak my chcemy. Ciach, jest tabletka, ja nie mam lęku, czuję się świetnie, w ogóle czuję się doskonale i tak dalej, i tak dalej. Więc one są chętnie przepisywane. Natomiast one uzależniają. Co to znaczy? Czyli nie powinny być brane regularnie i nie powinny być brane przez długi czas. Bo jeżeli tak się dzieje, czyli pacjent, na przykład, to się zdarza takie kwiaty, na przykład alprazolam 3 razy dziennie po jednej tabletce. Pani bierze czy pan? Ja mówię, od kiedy? Od 7 lat. No to jest problem. Dlaczego? Dlatego, że jak się odstawi nagle te leki, no to pacjent ma jeszcze silniejszy lęk niż przed leczeniem. Jeszcze jest gorzej. Są objawy odstawienne, dosyć nasilone. Czyli niepokój, takie trzepanie, osłabienie, zawroty głowy, a nawet może być napad padaczkowy. Jeżeli są duże dawki, bo one też działają, na przykład relanium jest lekiem, czy diazepam. Diazepam to jest, mówi się relanium, preparat się nazywa relanium, jest podawany w napadzie padaczkowym. On działa też przeciwdrgawkowo i niektóre inne leki również z tych. I jeżeli pacjent długo bierze, na przykład rok i nagle nie ma, to może mieć napad padaczkowy. Więc ja muszę zapisać ten lek. Nawet w wywiadzie, jeżeli ktoś mówi, biorę od 30, taki wywiad się zdarza, biorę od 30 lat klonazepam 3 razy dziennie, w dawce tam na przykład 2 mg, czyli 6 mg, to jest naprawdę dużo. Ja zapisuję 0,5 mg na początek, tak? I jeszcze mówię pacjentowi, że się może uzależnić, a ktoś na przykład bierze 6, czy 8, czy 10, od 30 lat jest leczony. To jak teraz nie zapiszemy nagle, no to nie wolno, to ryzykujemy zdrowie i życie tego pacjenta. I pamiętacie Państwo tą aferę z ministrem, że tam sprawy, że nie wolno, że tak on zdymisjonowany został, Niedzielski, za to, że wprowadził, że nie można było wypisywać tych leków. Ja też nie mogłem. Wchodzę w program i jest blokada. Nie masz uprawnień do stosowania leków, tak? I to było działanie, które groziło, no i co ja mam zrobić, jak pacjent, jak mam taki wywiad? Ja muszę ten lek zapisać, a ja mam, że nie masz uprawnień do stosowania tego leku. Ja już najpierw zdębiałem, nie wiedziałem, o co chodzi, ale potem się afera. W ciągu 2-3 dni myśmy się wymieniali, ja dzwonię do kolegów, oni mówią to samo, czyli coś się, no bo to trzeba było teraz sprawdzić, coś, już sam nie wiem, co tam trzeba było zrobić. W każdym razie, no tak durne zarządzenie, że aż ciężko pomyśleć, że komuś to wpadło do głowy. Czyli ten, kto to wymyślił, na pewno nie był nawet pół dnia w gabinecie. To tak, no ale teraz już możemy to wypisywać. No oczywiście tutaj, jeżeli pacjent bierze doraźnie, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli pacjent bierze długo, no to jednak ustalamy odstawianie tych leków. I to jest trudne, to jest trudny pacjent, bo ludzie jak biorą, się dobrze czują, tylko muszą brać coraz więcej. A jaki jest problem uzależnienia? Ja już nie mówię, że jak zabraknie leku, to może mieć różne dolegliwości, ale jak bierze przez lata, to są zaniki kory mózgowej. I niestety te leki, no one fajnie działają przez pierwszy miesiąc jest fajnie, potem już same kłopoty. Dlatego do krótkotrwałego stosowania, ale jeżeli jest napad lęku, napad paniki, to doraźnie można sobie pomóc. Wezmę tabletkę, za 15 minut puści. SSRI, leki przeciwdepresyjne, którymi leczymy napady paniki, za miesiąc będą działać albo za 3 tygodnie. Więc one mają swoje zastosowanie, tylko to trzeba wiedzieć, jakie jest ograniczenie. I te wszystkie obawy, że żeby mnie pan tylko nie uzależnił od leku, one głównie teraz dotyczą benzodiazepin, a one rzeczywiście są stosowane wiadrami. I czasami też taką anegdotę powiem, że przychodzi na przykład pacjentka, częściej kobiety nadużywają leków uspokajających, mężczyźni częściej alkoholu, tak to wygląda. Przychodzi pacjentka i mówi, no żeby mnie tylko pan nie uzależnił. A ja mówię, a co pani bierze? Klonazepam. A od ilu lat? Od 30. A ja mówię, no to już pani jest uzależniona, to ja już pani nie uzależnię. Ale tylko proszę, nic, żadnych psychotropów, i żeby mi pan nie uzależnił. I tak rzeczywiście też coś takiego się dzieje i to jest taka no ciężka praca, żeby to potem jakoś, czasami trzeba na oddział kierować. Nie da rady w warunkach domowych odstawić.
Pregabalina to jest taki lek, który od tak 10 lat z grupy leków przeciwdrgawkowych, ale bardzo dobrze działa na lęk. Hydroksyzyna, bardzo popularny lek, doraźnie, no też ma swoje ograniczenia, ale dosyć powszechnie stosowany. Buspiron rzadko. Barbiturany to są historyczne, obecnie w psychiatrii niestosowane. Proszę, jaka data, to są pierwsze leki w ogóle w psychiatrii, jak ci psychiatrzy typu Freud, Kreppelin, tacy ojcowie psychiatrii, no to oni mieli już te leki. Natomiast w leczeniu lęku tak naprawdę na stałe wykorzystujemy leki z grupy SSRI. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że ma silny lęk, który trwa długo, albo ma napady lęku, napady paniki, z którymi już sobie nie radzi, ogranicza wychodzenie z domu, bo tak to mniej więcej wygląda, obawia się, albo na przykład w napadzie lęku dzwoni po pogotowie, pogotowie przyjeżdża, go ochrzaniają, panie, no już piąty raz pan dzwoni, nic panu nie jest, ten pacjent taki skołowany, czy pacjentka, to z takim wywiadem podajemy SSRI jako lek pierwszego wyboru. Czyli to jest lek, który największy będzie miał ryzyko poprawy, prawdopodobieństwo poprawy przy dobrej tolerancji, ale za 2-3 tygodnie. Jutro nie. Czasami pacjent powie, dobra, przemęczę się, ale czasami to jest za silny lek, więc wtedy korzystamy z tych nieszczęsnych benzodiazepin, ale jakby całe kazanie pacjent powinien otrzymać informację, że niestety to nie są leki do długotrwałego brania. I ludzie jak wiedzą, no to okej. Okay. Jest pewna grupa pacjentów takich, ja bym powiedział, z dużą taką neurotycznością, gdzie natychmiast cokolwiek od razu to ja muszę tabletkę. Jak to jest tę tabletkę? To są pacjenci, którym ja nie zapiszę benzodiazepiny, bo wiem, że na prawie, że się uzależnią. To już trzeba kombinować, coś tutaj kombinujemy, bo po prostu myślimy, co będzie za rok. Ale na stałe lęk leczymy tymi lekami. To są leki z wyboru. Te też, SNRI, czyli jeszcze noradrenalina, trazodon i czasami neuroleptyki w małych dawkach. To zaraz o neuroleptykach będzie za chwilę. Leki nasenne, też nadużywane. I tutaj był taki problem z nimi, że jak one wchodziły na rynek, to ja już jakby zaczynałem pracę. To były początki lat 2000 i firmy, producenci mówili, że to są cudowne leki, ponieważ nie uzależniają. Leki nasenne, które nie uzależniają, więc się wszyscy rzucili na te leki. Niestety tak nie jest. Leki nasenne uzależniają i to czasami jeszcze gorzej niż benzodiazepiny. Pacjenci, no taka moja rekordzistka, 2 opakowania dziennie. Pacjentka, 2 opakowania dziennie przyjmuje. Opakowanie ma 20 sztuk, czyli 40 sztuk dziennie. Tak? I normalnie, gdybyśmy wzięli 40 sztuk dziennie, 40 sztuk w ciągu dnia, no to się rozkłada się, tak? No to człowiek by spał 3 dni, tak? Albo trzeba by było go wieźć do szpitala. Natomiast tak się zaadoptowała, że mało. Takiej osoby nie wyprowadzi się w gabinecie. Nie ma szans, żeby w gabinecie, w warunkach ambulatoryjnych, takiemu pacjentowi czy pacjentce pomóc. Jedyna opcja to jest kierowanie na oddział psychiatrii, gdzie będzie to stopniowo pod kontrolą odstawiane. I to się dzieje. Czasami pacjenci odmawiają. Pacjent ma prawo odmówić, nie, ja nie chcę, no ale to wtedy mówimy, nie pomogę. I się zdarza, że pacjenci na przykład brał, no, jak Państwu powiem, 2 opakowania, to jest mój rekord. Ja nie wierzyłem, mówię, 2 opakowania, 40, no tak. Ta pacjentka akurat się zgodziła, ale na przykład no, tam 6 tabletek, 8, no to jest taki standard. Jak ktoś mówi, że biorę 6 tabletek, a można jedną, tak? 6 tabletek. I ja na przykład mówię, no to będziemy obniżać, będziemy, no nie, pacjent zniknął i przyszedł na przykład za 5 lat, no bo ja mam kartę, więc widzę, i już bierze 10. Ja mówię, proszę, 10 lat, 5 lat temu pan czy pani brała 5 tabletek czy 6, teraz jest 10, za 5 lat będzie 15. Więc to są takie rzeczy, to jest coś, co rzeczywiście trzeba uważać na leki nasenne. Jeśli się stosuje krótko, coś się stało, nie wiem, pogrzeb w rodzinie, jakaś sytuacja taka, gdzie naprawdę nie można spać. Przed operacją pacjentowi się podaje, żeby się wyspał, żeby był w dobrej formie, prawda? Gdzieś jedziemy, mamy jet lag. To jest super lek wtedy.
prawda? Nie śpię, o drugiej w nocy się budzę, bo to taka godzina, że ten, no to wtedy podajemy lek, działa to fajnie, lek jest dobrze tolerowany, ale po tygodniu, dwóch, góra trzech, do widzenia już ten lek nie powinien być podawany. Natomiast w bezsenności przewlekłej leczymy lekami przeciwdepresyjnymi, z tej pierwszej, taka z tej długiej listy, lub niskimi dawkami neuroleptyków. Niektóre leki przeciwdepresyjne poprawiają jakość snu i to są leki, jeżeli wywiad jest, jeżeli pacjent podaje w wywiadzie, nie śpi od roku, no to jaki sens jest podać to? To nie poprawi. Jeżeli od roku nie śpi, to podanie mu przez dwa tygodnie takiego leku, okej, będzie spał przez dwa tygodnie, ale jak odstawi, znów nie będzie spał. Wtedy podajemy raczej inne leki i żeby po prostu nie szkodzić. No i kolejna duża grupa leków, to już jest taka wyższa szkoła jazdy, że tak powiem, bo jednak leki przeciwpsychotyczne no, powinien stosować psychiatra, bo one no, są bardzo wymagające. Troszeczkę trzeba rzeczywiście mieć informacji na temat tych leków. Psychoza, leki przeciwpsychotyczne są stosowane w psychozach. Psychoza to jest taki stan mózgu, taka choroba, czy takie choroby, bo to jest zbiór chorób, w którym mamy objawy psychotyczne, czyli urojenia, omamy słuchowe, ktoś słyszy głosy, ktoś zwiduje jakieś postaci, ktoś urojenia, czyli ma wrażenie, że nie wiem, ktoś go śledzi, że jego umysł jest inwigilowany, no takie rzeczy, albo że tam, no fałszywe, chorobowe sądy o podłożu chorobowym. Najczęściej w schizofrenii, albo w depresji psychotycznej, albo właśnie w manii, to są wtedy urojenia wielkościowe. No ja jestem znajomym prezydenta, mogę wszystko załatwić. Tak pacjent mówi, nie zgrywa się, tylko to są jego urojenia wielkościowe w manii. I wtedy podajemy lek przeciwpsychotyczny. I to są leki fajne, dlatego że jak się je poda właściwie, to za 2, 4, 6 tygodni najczęściej jest poprawa. I jeżeli pacjent miał urojenia, rodzina przerażona, a za 6 tygodni czy 8 już ich nie ma, no to jest coś, prawda? To jest osiągnięcie. Więc dla mnie, jak ja tak sobie patrzę na leczenie psychiatryczne, to uważam, że wprowadzenie tych leków na rynek to był przełom w psychiatrii XX wieku. One zostały wprowadzone w latach 50. ubiegłego wieku. Nie te starsze, za chwilę o nich będę mówił, ale jako leki przeciwpsychotyczne. Czyli mówiło się, że kiedyś pacjentów trzeba było groźnych, no, pobudzonych czy psychotycznych izolować, a teraz po prostu leczyć. Kiedyś nie było możliwości leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. Olanzapina, często stosowana przeciwlękowo w niskich dawkach, risperidon w zaburzeniach zachowania, często u osób starszych, jeżeli jest osoba starsza z zaburzeniami takimi alzheimerowskimi, to ona czasami gdzieś wychodzi, jest agresywna, no, z powodu choroby. I wtedy jak się poda niewielką dawkę tego leku, to wtedy się uspokaja pacjent i, no i też jest mniej dla siebie niebezpieczny, może się przewrócić, może wypaść, może różne rzeczy zrobić. Kwetiapina stosowany, to jest chyba najczęstszy lek stosowany nasennie. Lekarze w rejonach chętnie go stosują nasennie w niskiej dawce, czyli w takiej najmniejszej dawce 25 mg. To jest ok. Dawka taka przeciwpsychotyczna jest 300, 400, 800 mg, tak? A jak podamy 25, to jest to lek nasenny. I wtedy pacjent dobrze śpi i w rejonie tutaj szczególnie ten lek robi. Dosyć jest często stosowane. Klozapina i tutaj Państwu wpisałem, no one są syntetyzowane, te leki, czyli wskazaniem są objawy psychotyczne. Różne. Choroba psychiczna, poważna, z zaburzeniami psychotycznymi wymaga i to jest taka sytuacja kliniczna, gdzie my musimy włączyć lek pacjentowi. Tutaj nie ma, że nie chce, że nie trzeba, że się obejdzie. Nie. Nie włączenie leku przeciwpsychotycznego u pacjenta z psychozą, no to jest tak jakby nie leczyć cukrzycy, tak jakby nie leczyć nadciśnienia tętniczego, jest to błąd w sztuce lekarskiej. Tak jak powiedziałem, no czasami niestety z pacjentem albo trzeba negocjować, bo jest w psychozie takiej, że nie widzi potrzeby leczenia, no a w najbardziej dramatycznych przypadkach niestety, albo stety dla tego pacjenta, leczymy bez zgody, ale naprawdę to jest przemiłe, jak później pacjent jest wypisany ze szpitala i przychodzi z jakimś podziękowaniem. To jest coś takiego, że to nie ma chyba mniejszej
dla mnie, że właśnie gdzieś była taka, że myśmy tam, bo to sąd musi, bo to nie może, że to lekarz, czy tam, to się sąd zawiadamia, jak jest pacjent na przykład, jest stan zagrożenia życia, to się sąd zawiadamia po fakcie, czyli najpierw się przyjmuje pacjenta do szpitala i ordynator oddziału ma obowiązek zawiadomić sędziego w ciągu 24 godzin, 48 godzin, a sędzia ma obowiązek zwizytować oddział, przyjść i spotkać się z pacjentem twarzą w twarz w ciągu 72 godzin. Tak mówi prawo. No i wtedy sędzia ma, albo utrzymuje to postanowienie w mocy, że tak, dobrze, słusznie było zatrzymanie, no bo to jest ograniczenie zatrzymania wolności, prawda? Albo zwalnia pacjenta. No raczej rzadko zwalniają, no się zdarzyło, że psychozie zwolnił i później ten pacjent, coś jakieś straszne rzeczy były, no ale to wtedy już sędzia bierze odpowiedzialność. Ale później, jeżeli taki pacjent jest leczony i on wychodzi, to najczęściej to są pacjenci, których się lubi, bo oni naprawdę współpracują i oni mówią, Boże, żeby już mi się to nigdy nie spotkało, więcej nie zdarzyło w życiu to, co się tam działo ze mną. I to jest ten krytycyzm i to jest coś takie naprawdę bardzo, bardzo dające ogromną satysfakcję w naszej pracy. Bispolet, leki drugiej generacji długo działające, to jest trend teraz w psychiatrii, czyli podajemy leki nie w tabletkach, tylko w iniekcjach, w zastrzyku, domięśniowo. I one działają 2 do 4 tygodni. Czyli pacjent nie musi pamiętać. Pacjenci często, są tacy pacjenci, którzy zapominają albo nie chcą, albo wypierają, nie chcą, kombinują. I wtedy, jeżeli się poda lek na przykład raz na 2 tygodnie w iniekcji albo raz na miesiąc, to wtedy w ogóle tabletki nie są potrzebne, pacjent funkcjonuje, odsetek popraw się zwiększa i to jest jakby teraz w tym kierunku jakby idzie psychiatria, żeby nie podawać tabletek właśnie w tych najcięższych psychozach, tylko żeby podawać raz na jakiś czas iniekcje. I to naprawdę fajnie to się sprawdza, bo pacjenci to lubią. Sami jakby chętnie to idzie raz w miesiącu, do pielęgniarka podaje do przychodni, jest zlecenie, wszystko gra. A tu wypisałem Państwu te leki przeciwpsychotyczne starej generacji, czyli to są leki, które jakby schodzą ze sceny. One, chlorpromazyna, o, 1950, to jest pierwszy lek, który syntetyzowano, no to wtedy był szał, to znaczy, no naprawdę to był przełom, to pacjenci, zaczęliśmy leczyć, umieć leczyć schizofrenię, umieć leczyć psychozę, urojenia się leczyły, a nie trzeba było właśnie, tak jak powiedziałem, izolować. Potem te inne leki, one nadal są stosowane, wszystkie te leki są na rynku, wszystkie są, ale one są obarczone większym ryzykiem działań niepożądanych. Widać, jak czasami, już teraz jest mało, ale czasami jak ktoś tak idzie ulicą i taki jest, taki bez ruchu, tak, nie ma współruchów, jest taki usztywniony, to ja czasami widzę, że to jest pacjent na jakimś leku, wysokiej dawce leku przeciwpsychotycznego, bo czasem jak wchodzi taka mimika sztywna, tak troszeczkę jak parkinsonizm, bo one też powodują parkinsonizm, zaraz też Państwu powiem, no mówię, mocne, dobre leki, ale schodzą ze sceny ze względu na to, że no, są po prostu o wiele gorzej tolerowane niż te leki nowe. Dobrze. No i tu taka myśl, że od czasu wprowadzenia leków neuroleptycznych do leczenia okres hospitalizacji bardzo się skrócił i rzeczywiście można było otworzyć oddziały, znieść środki przymusu bezpośredniego. One nadal są, no bo jeżeli jest agresja z powodu choroby, jakichś urojeń, no to trzeba pacjenta, że sobie krzywdy nie zrobił i nikomu innemu stosuje się środki przymusu bezpośredniego, ale to jest rzadko. To jest naprawdę rzadko. Objawy niepożądane. To są leki obarczone jednak dużą ilością objawów niepożądanych, czasami poważnych. I to właśnie dlatego powinny być brane pod kontrolą lekarza psychiatry. To, czego my nie lubimy najbardziej pacjenci, to jest usztywnienie mięśni. Te leki powodują pewną sztywność mięśni. Gorzej jest ten układ ruchu, napięcie mięśni. Jest gorsze i objawy parkinsonowskie. Usztywnienie mięśni jest jednym z objawów parkinsonowskich, ale również drżenie może powodować. Te leki mogą powodować drżenie, czyli drżenie to objaw parkinsonowski. Czyli to wygląda mniej więcej tak. O, tak Państwu pokażę z taką. 5 Hz, czyli 5 na sekundę. Nie, takie to nie jest drżenie po leku, ale tak 5 Hz, to jak pacjent przychodzi i ma takie właśnie drżenie,
to wtedy najprawdopodobniej szukamy albo właśnie to jest polekowe, jeśli bierze leki, to sprawa jest jasna. Ewentualnie może być choroba Parkinsona też, natomiast jakby niezależnie. Natomiast choroba Parkinsona różni się od parkinsonizmu polekowego tym, że najczęściej jest asymetryczna. Jedna ręka drży. A tutaj no przede wszystkim mamy wywiad, bo pacjent bierze leki, a druga sprawa jest symetrycznie, obie ręce. No więc to są takie rzeczy, to też nie jest, ten parkinsonizm częściej jest po tych lekach starych. Te leki nowsze one mogą dawać, wszystkie, ale znacznie rzadziej, delikatniej, najczęściej nie dają. No jak dają, to pacjent nie chce tego, oczywiste to jest, no więc staramy się jakoś zmienić, zmodyfikować, połączyć może jakieś dwa leki w mniejszych dawkach, różne są sposoby, ale tego no naprawdę nie lubimy. Druga rzecz to jest niepokój ruchowy, czyli po tych starych lekach to by mniej więcej wyglądało tak. Tak pacjent, i to było widać, nawet czasami pacjent mówił, że ja muszę wstać podczas wizyty, wie pan, przepraszam, ale tak mnie nosi. To się nazywa akatyzja. Po tych nowszych lekach też jest to znacznie rzadsze, ale może wystąpić. I znów, jeżeli tak się dzieje, no to staramy się coś wymyślić, tak? Zmienić lek na inny, o innym mechanizmie, coś dodać, tak, żeby ten pacjent się nie męczył, bo to jest przecież bardzo męczące. Podwyższenie poziomu prolaktyny. To jest istotne. Prolaktyna to jest taki hormon, który jest odpowiedzialny za laktację u kobiet. Prolaktyna. Ale mężczyźni też go mają w mniejszych ilościach i leki przeciwpsychotyczne no, lubią podnieść poziom tej prolaktyny i wtedy przede wszystkim jest problem seksualny. Zaburzenia libido, zaburzenia wzwodu u mężczyzn, zaburzenia podniecenia, a czasami mlekotok u kobiet. Oczywiście częściej, ale ja widziałem mlekotok u mężczyzn. Czyli prolaktyna tak wystrzeliła, że no, pacjent, mężczyzna mówił, że kurczę, z słupków ma jakiś wyciek. No to po prostu pływ, no taki mlekotok, nie? No ale to jest prosta rzecz, bo wtedy albo podajemy lek, który nam tą prolaktynę obniża, albo po prostu zmieniamy lek. No to drugie jest preferowane, zmienić lek na inny, no ale czasami jest tak, że się nie da zmienić leku, bo na żadnym innym nie funkcjonuje, tylko na tym. No to wtedy są specjalne leki, które po prostu obniżają poziom prolaktyny. Nadmierne uspokojenie, przyrost masy ciała. Niestety może być przyrost masy ciała, też wiemy po których lekach szczególnie. Są takie leki, no olanzapina jest takim lekiem, który ma najgorszą pasę, jeśli chodzi o przyrost masy ciała, bo może być tak, że pacjent przytyje 20 kg po leku. No to ani nie jest dobre, ani nie jest zdrowe, ani nie jest, więc też jakby no powinno się monitorować i czasami rzeczywiście trzeba lek odstawić. Te leki, które wchodzą nowoczesne, one już są bardziej oszczędzające, jeśli chodzi o metabolizm, bo to z przyrostem masy ciała idą niekorzystne zmiany metaboliczne. Glukoza podnosi się, czyli możemy cukrzycę wyindukować, albo lipidy, czyli cholesterol, tak? Ale to są dlatego właśnie to, jakby leczenie jest procesem i czasami trzeba ten proces skontrolować, zlecić badanie, zapytać, czy pacjent nie tyje, albo pacjent sam powie to. Zaburzenia funkcji wątroby się zdarzają. Natomiast, o tym zaraz za chwilę, natomiast te wszystkie tu, co wypisałem, to są, jak widzicie Państwo, nieprzyjemne dolegliwości. Albo niezdrowe, albo po prostu nieprzyjemne. Nie chcemy tego. Natomiast, tak jak powiedziałem, one nie są jakieś super, może niepowszechne, ale takie, że no, jakieś tutaj zabiją tego pacjenta, tak? No, ale na pewno trzeba na tego typu rzeczy zwracać uwagę, dlatego leczenie neuroleptykami powinno być pod kontrolą lekarza psychiatry. Złośliwy zespół poneuroleptyczny. To jest taki stan, że podajemy leki tak, jakby pacjent na ten lek był uczulony. To jest stan zagrożenia życia, mogą być zaburzenia świadomości, gorączka, przyspieszone bicie serca. To pacjenta trzeba hospitalizować. Zdarza się to bardzo rzadko, przy tych nowszych lekach znacznie rzadziej, no ale w każdym lotce będzie. Złośliwy zespół neuroleptyczny grozi śmiercią, no ale to nie jest, no to grozi śmiercią, jeżeli nie jest leczony. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że coś takiego może być. Kolejna grupa leków to są stabilizatory nastroju i tu jest stabilizacja wahań nastroju. To jest to, co Państwu mówiłem, że lek przeciwdepresyjny płynie w górę. Jest depresja, jest mania. Jest depresja, jest mania. I wtedy u takiego pacjenta, który ma wahania nastroju, podanie leku przeciwdepresyjnego samego jest błędem w sztuce, bo my mu zaszkodzimy, bo my go wprowadzimy w manię, bo lek przeciwdepresyjny zaktywizuje.
Tak samo jak są w wywiadzie zespoły maniakalne, czyli pacjent zgłasza, że już miał coś takiego, że był pobudzony. Albo podało się lek przeciwdepresyjny i on zwyindukował. Nie było dotychczas, a on mówi, jestem, ja wie pan, tak, ja wszystko mogę, tutaj widać to od razu, bo nie da się dystymulować manii. Znaczy, jeżeli jest mania, to pacjent nie da się, żeby udał, że jej nie ma, bo to po prostu widać. To tak samo jak nie masz nogi, no to nie udasz, że ją masz, prawda? Więc to jest coś takiego, że to się widzi i wtedy na pomoc przychodzą leki stabilizujące nastrój. Podajemy któryś z tych, w zależności od wskazań, preferencji i tak dalej, i to się stabilizuje. To jest ważne, tak samo jak jakieś zachowania, gdzie no niekoniecznie jest mania, ale są takie właśnie chwiejność, to wtedy te leki, one fajnie działają, a takie no główne zastosowanie to jest właśnie w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, czyli depresja, mania. Tak, wspomnę jeszcze o lekach prokognitywnych. Cognition to jest poznanie, czyli leki prokognitywne, które też są stosowane w psychiatrii, to są leki, które poprawiają funkcje poznawcze, pamięć przede wszystkim, orientację, funkcje myślowe, funkcje językowe, wszystko to, co się składa na poznanie, one są stosowane w chorobach otępiennych, szczególnie w chorobie Alzheimera, gdzie głównym i pierwszym objawem u chorego jest wypadanie pamięci. Najpierw świeżej, najpierw pacjent nie pamięta, czy zjadł śniadanie, albo co było na śniadanie, a pamięta wojnę. Jeżeli tak jest, że ja nie wiem, czy ja zjadłem śniadanie, ale w szkole to wszystko opowiem, co, gdzie, kto było, no to jest taki pierwszy objaw, który być może świadczyć o chorobie Alzheimera. I wtedy podajemy te leki. Inhibitory acetylocholinesterazy. Wracamy do pierwszego rysunku synapsy, znaczy pierwszego, jedynego rysunku do synapsy. Pamiętacie Państwo ten transporter? Inhibitor acetylocholinesteraza to jest taki enzym, który se siedzi tam w synapsie i rozkłada acetylocholinę. A acetylocholina to jest neuroprzekaźnik, czyli ten fioletowy trójkącik, który jest odpowiedzialny za poznanie, czyli im mamy tej acetylocholiny odpowiedni, bardziej odpowiedni poziom, tym lepiej nasze funkcje poznawcze, typu właśnie pamięć i tak dalej, funkcjonują. Natomiast jeżeli tej acetylocholiny zaczyna ubywać, z powodu, w chorobie Alzheimera to jest z powodu obniżonej ilości komórek mózgowych, mózgu ubywa, acetylocholiny ubywa, gorzej pamiętam. Damy inhibitor, żeby wycisnął gąbkę. On tak naprawdę nie przybędzie mózgu, ale poziom acetylocholiny się podniesie. Jeżeli się podniesie, to przez kilka lat możemy widzieć poprawę. My, jeżeli to jest choroba Alzheimera, to i tak przyjdzie pogorszenie, niestety. Ale jeżeli darujemy pacjentowi parę lat lepszego funkcjonowania, on ma 87 lat na przykład, albo 85, a my mu jeszcze damy parę lat, to czasami się zdarza, że on umrze, przepraszam, że tak mówię, na coś innego. Tak? I to jest jakby cel, czyli celem leczenia choroby Alzheimera jest opóźnianie procesu, póki co. Nie umiemy cofnąć, nie zmienimy na razie procesu, ale możemy go trochę opóźnić. Agoniści NMDA, to już nie będę, to jest też taki receptor, który jest bardzo rozpowszechniony w mózgu i w chorobie Alzheimera tam jest nierównowaga, taki bałagan się robi i my po prostu podajemy taki lek, który poprawia funkcje poznawcze, ale to ja cały czas mówię, to jest wyciskanie gąbki, czyli my nie namoczymy tej gąbki, żeby coś nowego, tylko wyciśniemy to, co jest. Tak? Będziemy wyciskać, aż w końcu już nie ma co wyciskać. Natomiast, jeżeli pacjenci biorą te leki i ten proces się opóźnia, i to jest fajne, znaczy ja może tak powiem, no, w chorobie Alzheimera jest to złe, że wiemy, że proces niestety postępuje, póki co. Nie potrafimy go cofnąć. No, to jest takie przykre, ale z drugiej strony, jeżeli przychodzi rodzina i mówi, wie pan co, babcia lepiej pamięta, tak? I już, bo nie poznawała tam mnie, czy wnuczki, czy kogo, a teraz już poznaje, no to jest jakaś satysfakcja, prawda? Czyli z tego wyciskania gąbki coś jest, czyli coś to daje, ileś lat, później jednak, ja zawsze mówię, że mimo leczenia proces może postępować i najczęściej niestety tak jest, natomiast i tak te leki powinny być brane dożywotnio, dlatego że jak się odstawi, to jest dramatyczne pogorszenie. W szpitalu nieraz ktoś tam zachorował na zapalenie płuc, nie podali leków albo zapomnieli, odstawili dramatycznie, potem już się tego nie wróci.
aż tak. Więc to już jak mówię, jak włączamy to leczenie, to ono już musi być dożywotnio podawane. No i tu jeszcze powiem, już tak będę zmierzał do końca, właśnie o uzależnieniu. Bo to jest coś, czego się pacjenci boją najbardziej. My też nie chcemy i raczej ja nie sądzę, że psychiatrzy jakoś uzależniają, bo my jesteśmy przeczuleni na tym punkcie. Od razu nas uczą, od samego początku, że trzeba z tym ostrożnie. No ale pacjenci rzeczywiście się chętnie od tych leków uzależniają, jeżeli biorą je tak sobie swobodną ręką. Właśnie od tych benzodiazepin, nieszczęsnych od leków nasennych, od opioidów, czyli opioidy to są leki pochodne morfiny, czy morfina też jest opioidem, no ale morfina jest w Polsce rzadko podawana. Natomiast tramadol, to już tak, ortopedzi, wszyscy urazowcy, jak coś tam strzeliło, jest rwa kulszowa, boli bardzo, podam tramadol, fajnie, pomaga. Tylko problem polega na tym, że nie powiem, że po tygodniu czy dwóch trzeba odstawić. I jeżeli byłby pacjent brał tydzień czy dwa, super, okej, okay, wszystko nie boli. Natomiast wywiad, od jak dawna pani bierze, czy pan tramadol? Od wypadku, tam miał jakieś tam, a kiedy to było? 2 lata temu. No to już wtedy jest problem. I wtedy jest uzależnienie, jest problem, są zaburzenia nastroju, są powikłania. Tak? A jak odstawimy nagle, no to pacjent wpada w głód narkotykowy, opioidowy, tak jakby, tak morfinista. Tylko, że tramadol jest słabszy, bo nie jest aż tak jak morfina. Ale tutaj grzechów trochę jest i po stronie lekarzy, i po stronie pacjentów. No i to jest to, co jest najtrudniejsze i niestety coraz częstsze, to są uzależnienia mieszane, czyli pacjenci już sobie kombinują, czasami już sami nie wiemy, co oni biorą, bo oni sami nie wiedzą, co biorą, jakieś dopalacze, jakieś narkotyki, jeszcze jak to jest jakaś marihuana, w sensie, że my wiemy, ale czasami pacjent mówi takie, że on gdzieś tam był na imprezie, ktoś mu coś podał i no i to jest problem. Leki, alkohol i narkotyki to rzeczywiście jest problem, bo jest problem psychiatryczny, bo pacjent nie przychodzi do nas z powodu, że proszę mnie odstawić, czy odwykowo mnie leczyć, tylko że ma depresję, że ma napad lęku, że nie śpi, że i różne inne, albo że ma na przykład psychozę. To też, no przecież narkotykowa psychoza to wcale nie jest rzadka sprawa. Przychodzi, bo zaczął słyszeć głos, a nikogo wokół nie ma. I te psychozy ponarkotykowe to jest trudna sprawa. To się trudno leczy, dlatego że tam już jest uszkodzenie mózgu. Czyli narkotyk tak zmienił nam receptory, że ten mózg żyje swoim życiem. I my, to się da wyleczyć, ale przede wszystkim musi być abstynencja od narkotyków, tak? Włączamy to leczenie. To leczenie jest długotrwałe, tak? Musimy patrzeć, jak to wygląda, a czasami jest tak, że pacjent tam mówi, no wszystko dobrze, a przychodzi tam małżonka i mówi, nieprawda, kłamie, bierze dalej. To się też zdarza. I to są takie trudne rzeczy, no bo przecież my też mamy swoje oczekiwania, emocje, też byśmy chcieli, żeby wszystko było dobrze, prawda? A tu mi pacjent wciska jakieś ciemnotę, że już jest wszystko dobrze, a widzę, że nie jest. No ale to jest życie i tak to wygląda. Objawy odstawienne, jeszcze a propos uzależnienia. Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają, drodzy Państwo. To jest nieprawda. Jeżeli jest leczona depresja, nie boimy się uzależnienia w rozumieniu takiego, jak powiedziałem, że trzeba zwiększać. Natomiast nagłe odstawienie, o tym już mówiłem, leków przeciwdepresyjnych może dać objawy odstawienne, czyli zawroty głowy, niepokój. To są najczęstsze skargi, ale to nie są objawy związane z uzależnieniem. Ja mówię ostre hamowanie, czyli cały czas był, receptor był karmiony tym lekiem, był i nagle nie ma. No to on jest taki, tak jakby ostro zahamować samochodem i wtedy jest wstrząs. To oczywiście mija, ale u wielu osób jest odczuwane jako coś bardzo nieprzyjemnego, tego się ludzie boją. Jeżeli jeszcze raz powiem, odstawiamy lek przeciwdepresyjny, robimy to powoli, stopniowo i odstawiamy. No właśnie, no i już końcowy slajd. Te same skargi zaznaczone kolorem czerwonym to są mity. Trzeba będzie brać je do końca życia. No nie, do końca życia trzeba brać leki, jak się ma chorobę Alzheimera. To faktycznie tak, natomiast jeżeli jest depresja, no to leczymy przez pewien okres. Jeżeli jest nawracająca depresja, bywa tak, że czasami trzeba brać długo. Bywa tak. Natomiast z reguły leczenie trwa przez pewien czas. W schizofrenii również bywa tak. Bywają tak,
tacy pacjenci, którzy muszą być na leku do końca życia. Bywają. Natomiast większość pacjentów, którzy przychodzą do nas do gabinetu, nie musi brać leków przez całe życie. To, że włączamy lek z powodu nerwicy, depresji, zaburzeń snu, nie oznacza, że już do końca życia ten pacjent będzie na lek skazany. W pewnym momencie odstawiamy lek. Kiedy odstawiamy? Ja mówię tak. Trzy warunki. Jak jest długo dobrze, jak jest w życiu dobrze, jak, no, jak straci pracę, to nie jest najlepszy moment, żeby mu odstawić lek przeciwdepresyjny. Ale jak mówi, że jest długo dobrze, w życiu mu się układa i jak jest gotowy. Czyli mówi, okej, ja już chcę. Czasami jak pacjent przychodzi, mówi, proszę mi nie odstawiać tego leku. Nie, bo ja... To ja nie odstawiam. Powiem, no spokojnie, dobra, to może latem, tam obniżymy i tak jakoś tak tutaj. Ale jak jest długo dobrze, jak jest w życiu dobrze i jak pacjent też to jakby czuje, to sobie stopniowo rozpisujemy odstawianie leku i spokojnie. Czy zmienią osobowość? No nie. Osobowość to jest temperament, to są cechy, to jest nasz światopogląd, to jest to, jak my działamy. Leki mogą przymulić, no to wtedy je zmieniamy. Leki mogą pobudzić, no to wtedy je zmieniamy albo dodajemy. Natomiast osobowość na osobowość nie działają. Leki psychotropowe to ostateczność, najpierw trzeba spróbować psychoterapii. To jest mit. I to chciałem Państwu, jakby chyba niech to wybrzmi. Jeżeli jest ciężka depresja, to psychoterapia ja wręcz odradzam. Proszę sobie wyobrazić, ktoś ma myśli samobójcze, nie może wstać z łóżka i planuje, jak się zabić i teraz niech odbędzie sesję terapeutyczną, na której nieopatrznie zaczną jeszcze rozkminiać relacje z matką toksyczną. No to ta psychoterapia się skończy tak, że on rzuci się z tego mostu czy pod ten pociąg. Nie, ja mówię, na początek włączamy leczenie, w takim poprawia się, pacjent nabiera sił, mija mu ta depresja i wtedy jest czas na psychoterapię, bo ona wtedy będzie dla tego pacjenta bardziej pomocna, bo on wtedy będzie normalnie pracował, nie będzie reagował jakimś takim przygnębieniem. Dalej, lek przewlekły słabo działa na psychoterapię, czyli budzę się, cały czas mam lęk, chodzę z lękiem, idę spać z lękiem, wracam z lękiem, cały czas ten lęk mam, ale nie wiem, co się ze mną dzieje, bo cały czas odczuwam lęk. Oczywiście, no, praca, stres, różne rzeczy, bodźce, prawda, i reaguję. Psychoterapia działa słabo na lęk przewlekły. Rekreacja tak, ale włączenie SSRI-a. Włączymy SSRI. Po 2, 4, 6 tygodniach pacjent mówi, Jezu, wreszcie, ja nie pamiętałem, jak się tak czułem. Czy to jest kosmetyka? Powiedziałem Państwu, że nie. Trzeba to zrobić. Natomiast lęk napadowy, czyli mam napad paniki, ale poza tym funkcjonuje dobrze, jak najbardziej psychoterapia jako pierwszy punkt jakby pracy z pacjentem. Można lek włączyć, można i benzodiazepinę włączyć, ale psychoterapia jak najbardziej. Jeżeli jest lęk społeczny, czyli lęk w relacjach, lęk przed, nie wiem, to inicjowaniem znajomości, lęk przed bliskością, lęk przed występami publicznymi, lęk przed jedzeniem w restauracji, bo wszyscy patrzą na ręce, to lek, okej, obniży ten lęk. Ale tu psychoterapia jako pierwsza, tak? Popracuj nad tym lękiem, zobacz, czego ty się boisz, popracuj z terapeutą, tak? Natomiast lek można dołączyć jako... Więc jeżeli jest psychoza, ktoś przychodzi i mówi, że słyszy głosy, no jaka psychoterapia? Oczywiście, na psychoterapii można go wesprzeć, można wyedukować, można jakby umiejętności rozwijać, ale musimy włączyć leki, to jak najszybciej, żeby ten mózg jeszcze się jak tam nie zepsuł bardziej. Więc to jest absolutnie mit. Są stany, w którym niewłączenie leku jest błędem w sztuce. Są stany, gdzie można rozpoczynać od psychoterapii, nie ma problemu. No jeszcze powiem zaburzenia osobowości. No zaburzenie osobowości, no mam jakieś cechy, które przeszkadzają, ktoś jest neurotyczny, ktoś jest zazdrosny, ktoś jest nieufny. No też nie lek. Wtedy idź popracuj, przepracuj pewne swoje konflikty gdzieś tam wewnętrzne, tak? I wtedy psychoterapia. Natomiast to jest bardzo indywidualne, w zależności od tak naprawdę diagnozy, ale to leki psychotropowe czasami to jest pierwsze, co trzeba pacjentowi zaproponować, żeby mu nie zaszkodzić. Uzależnie się, no to jest prawda, tak? Uzależnie się od benzodiazepin, uzależnie się od leków nasennych, dlatego muszę stosować je z rozwagą, ostrożnie, krótko lub doraźnie.
przytyję, mogę. Są leki, po których się przytyję i to 20 kilo można przytyć, ale też no, to leczenie jest procesem, powinno to być kontrolowane, a czasami my prowokujemy to przytycie u osób, które, tak jak powiedziałem, wywiad schudł, a to się naprawdę zdarza, schudł 15 kilo w ciągu 3-4 miesięcy, tak? I mówi nic, żadne, wszystko luźne, nie ma garderoby, no to wtedy musimy to zahamować, bo się, no bo to jest niezdrowe. Będę mieć problemy z seksem, no mogą. Problemy z seksem po SSRI-ach, po SNRI-ach, rzeczywiście zaburzenia libido, zaburzenia orgazmu. Panowie z przedwczesnym wytryskiem, stosujemy SSRI-e, 90% poprawy. Będę czuć się otumaniony, bywa. Wtedy zmieniamy lek albo odczekamy. Czasami trzeba odczekać. Po tygodniu, dwóch, trzech przyzwyczaja się i już mija. Nie chcę brać leków, no czasem to konieczne. Dziękuję Państwu. To jest wszystko, co przygotowałem Państwu na dzisiaj. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Slajd, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. To białko, które jakby hamuje ten przepływ, czy to jest objaw chorobowy, czy to jest... Nie, to jest białko, które mamy wszyscy. To się nazywa transporter serotoniny, transporter noradrenaliny. I po prostu to jest część naszego układu nerwowego. W każdej synapsie są takie białka i one sobie taki recykling organizm, żeby już nie produkować nowej, to tą, która już jest, z powrotem ją sobie tam jakiś procent transportuje. Ale jak my to zahamujemy, no to wtedy wzrośnie nam poziom tej serotoniny. Dziękuję. Z depresją. Zakładamy, że tak, wszyscy. Każdy pacjent pod sprawą depresji ma jakąś inną. Czy nie oczekują od Pana, że przychodząc do gabinetu, że lekarstwo, które Pan mi przepisze, jak gdyby dał im receptę na lepsze życie. Jak gdyby uporządkuje lek i życie. Oczekują właściwie rzeczy praktycznie niemożliwe. Czasami tak. Tak. Czasami tak. I to jest pacjent na psychoterapię. I taki pacjent, to jest pacjent na psychoterapię w sytuacji, jeżeli poprawia mu się nastrój, on na przykład nie mógł, czy ona, chodzić do pracy, nie spał, nie jadł i tak dalej, ale to mu się wyrówna, bo to za pomocą leczenia farmakologicznego to jest cel, który osiągamy. Ale on nadal chce uporządkować życie za pomocą tabletki, a widzi, że to się nie dzieje, prawda? No to wtedy i wtedy wchodzi pole psychoterapii, co trzeba uporządkować, w jaki sposób, no przecież lek nie zmieni mu relacji, prawda? Tak, tak. Pan im życia nie zorganizuje. Tak? Oczywiście, albo na przykład pacjent chce, są tacy pacjenci, którzy chcą, żebym ja decydował, czy on się ma rozwieść. No, ale znaczy, ja się nie dziwię, no, czy, no, niech pan zobaczy taką mam żonę i mówi to straszne rzeczy, tak? No i czy ja mam się rozwieść? Czy pan by się rozwiódł na moim miejscu? Ale ja wtedy muszę odpowiedzieć, no ja nie jestem na pana miejscu i ja na pewno nie powiem panu, czy ma się pan rozwieść, czy ma się pan zgodzić z żoną, czy pójść na terapię małżeńską, bo to wykracza moje kompetencje. I żaden lekarz, nie sądzę, no jeżeli tak mówi, no to wykracza poza swoje kompetencje, bo my nie możemy organizować życia, prawda? Natomiast możemy przeanalizować, co ich łączy, a co ich dzieli, jak on widzi, czy, i tak dalej. No i czy, no, no czasami są takie rzeczy, gdzie rzeczywiście... Tak. Oczekują, że tabletka da im światło od tunelu, że tak ma iść, tak? Tak. Ale oni potem też weryfikują, bo też pacjenci jakby... My sobie tak żartujemy, że pacjenci też myślą. No, i oni też czasami jakby weryfikują. Wie pan, ja miałem inne oczekiwania, tak, ale widzę już teraz, co jest. Nie, ale jest lepiej, coś tam, ale teraz ten. I gdzieś tam to jest taki proces, który się jakby rozpoczyna i tak, i okej. No, tak, pacjent ma prawo nie rozróżniać psychiatry od psychoterapeuty, od psychologa, od terapeuty par. Ma prawo, bo to może się pogubić w tym, prawda? Ale później, jak on się zaczyna w tym jakby łapać i widzieć, co on ma z leczenia, a czego nie ma z leczenia, no to wtedy jakby to wszystko jakoś tak idzie. Pan pytał jeszcze o ten obłęd udzielony, czyli to się nazywa urojenia indukowane. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, w ogóle na dłuższą rozmowę. Jest taka, to jest jedyna psychoza, której nie leczymy farmakologicznie, tylko poprzez rozdzielenie osób. Jest coś takiego jak urojenia indukowane, czyli silna jednostka, która ma jakąś władzę nad tą drugą, jakąś władzę emocjonalną albo władzę, że to jest jakiś guru religijny, prawda, przywódca sekty, ksiądz, ktoś inny, polityk, prawda, i on wmawia coś
osobom słabszym, albo emocjonalnie, albo takim, które są od niego zależne, i te osoby przejmują ten, nazwijmy to światopogląd, ale urojeniowy, tak? Że na przykład diabeł coś tam ten i będzie jakiś guru religijny ten i ta wierzy, czy ten, że to faktycznie jest tak, jak on mówi. I wtedy jedynym sposobem, który powinniśmy jakby no przedsięwziąć, jest odseparowanie tych osób. Jak ktoś wychodzi z sekty, prawda, sekty tak działają, no to mówi, Boże, jak ja mogłem w to wierzyć, dlatego że się kończy to oddziaływanie. I to jest właśnie psychoza indukowana. Bardziej u osób takich, które potrzebują silnej osoby wokół, są słabsze i jakby z łatwością przyjmują, przyjmują treści, tak? A to się mówi albo obłęd udzielony, albo urojenia indukowane. Rzadkie w sensie psychiatrii. To, tacy ludzie rzadko się zdarzają, ale to są właśnie jakieś zgromadzenia, jakieś właśnie sekty, jakieś no tego typu jakieś. Kolejne pytanie, proszę. Najwięcej tam młodzieży jest w Polsce. Wie pan co, ja powiem tak, ja czasami śledzę statystyki, ale to nie jest tak, że ja siedzę w statystykach, że to mnie jakoś fascynuje. Samobójstw w Polsce, ja raz na pół roku zaglądam na stronę Komendy Głównej Policji, bo tam to jest tak dla siebie, żeby wiedzieć, ile osób ginie śmiercią samobójczą, jest około 5-6 tysięcy rocznie, no to sobie przeliczmy na dni, prawda, czyli w ciągu dnia ileś osób ginie, to jakby trochę wzrasta, natomiast to, co pan mówi, to jest, ja nie wiem, czy jest najwięcej samobójstw w Polsce wśród młodzieży, tego nie wiem, tak, na pewno więcej samobójstw jest w takich krajach jak Korea, gdzieś tam jakieś takie kraje azjatyckie, tam jest więcej. Natomiast na pewno jest skokowy przyrost pacjentów młodych, takich 15, 16, nawet 14-latków. Tego kiedyś nie było. Jak ja zaczynałem pracę, to nie było, nie zgłaszałem, nie było. Po pandemii mamy skokowe i to takich, że na przykład 14-letni z ciężką depresją, tak? Tak, 2 lata temu to dla mnie był taki szok, że tyle tych dzieciaków przychodzi. Tak? Więc to jest. Ja mi się wydaje, że no, czasy przebodźcowania tych dzieci, nie bawią się ze sobą, tylko w telefonach siedzą, prawda? Relacje się rozluźniają, takie też interpersonalne. Na przykład jest bardzo dużo osób, młodych nastolatków, którzy nie mają żadnego kolegi. To jest dramatyczne, no ale to, a co ja mu zorganizuję tego kolegę czy koleżankę? No ale jemu wystarczy, a matka mówi, czy ojciec, no on siedzi, panie, w komputerze cały dzień, ale nie wiemy, co on tam robi. To są takie sytuacje, które kiedyś tego nie było, no bo nie było. Czyli samotność zabija. Samotność zabija. Samotność jest czynnikiem ryzyka samobójstwa. Wręcz to jest czynnik naukowo potwierdzony. Osoby samotne mają większe ryzyko popełnienia samobójstwa. I odwrotnie jeszcze powiem państwu, jeżeli jest na przykład senior, pacjent czy pacjentka i no, ma depresję, leczymy samotny, ale gdzieś tam no, dzieci, w Anglii i osoba samotna. I na przykład jakoś się zainspiruje, żeby poszła do domu seniora, są jakieś uniwersytet trzeciego wieku, jakieś spotkania, jakaś kawka. Jezu, jaki dla tej osoby to jest rzecz no niebywała. To jest lepsze niż podać lek, bo ta pani czy ten pan przychodzi i mówi, wie pan co, tam byliśmy na jakimś ognisku i to jest aż fajnie posłuchać. I to jest właśnie to, co pan powiedział. Tak, samotność zabija, dlatego musimy dbać o relacje, bo one nas chronią. Im mamy tych relacji więcej i one są bardziej zażyłe, tym mamy większe oparcie w ludziach. I to jest to, czego teraz młodzieży brakuje, 14, 15, 16-latkom. Ten po to, żeby mówić o pozytywnych sprawach na zasadzie praktycznej, prawda? Oczywiście, no i w chirurgii jakie straszne rzeczy się działy, i w transplantologii, i w każdych, no, Nagroda Nobla, leczenie też psychiatryczne za pomocą malarii, zarodźca malarycznego, tak? Nagroda Nobla, no, w roku 1920 tam któryś, no, czas weryfikuje, no, niektóre Nagrody Nobla nie przetrwały, a rentgen na przykład, prawda, na początku 1900 tam któryś, no, jest nadal, prawda? Czas zweryfikował, no i tak, no, tak jest życie. No, ja wiem. Panie doktorze, mam pytanie, czy, a właściwie, ponieważ domyślam się odpowiedzi, dlaczego nie? Powiedzmy, pójdę do lekarza psychiatry i no, z racji wieku, ale nie uwarunkowań własnych, no, pytanie dotyczy leków prokognitywnych. I czy poza takim ściśle potencjałem terapeutycznym dla pacjentów już odpędnych przy Alzheimerze i tak dalej, czy
a właściwie właśnie dlaczego nie, nie dostałby najprawdopodobniej przypisania takich leków po to, żeby no, mimo niezłego funkcjonowania normalnego, jeszcze by podkręcić funkcje poznawcze i stać się kimś jeszcze lepszym. A wcale by pan taki, niech pan taki pewien nie będzie, żeby pan nie dostał. Bo już państwu mówię, otóż jest teraz moda na te leki, ale nie te. Ja ich nie umieściłem, dlatego że wszystkiego się nie dało. Coś musiałem wybrać. Natomiast, natomiast rzeczywiście teraz jest dużo pacjentów, którzy się skarżą na ADHD, czyli zaburzenia związane z taką nadruchliwością i deficytem uwagi, które rozpoczynają się w dzieciństwie i leczy się to lekami stymulującymi właśnie funkcje poznawcze, ale nie tymi na Alzheimera, tylko innymi. Są to pochodne amfetaminy, ale są to leki, to nie jest narkotyk, podawane dzieciom już 7-8 lat. I u dzieci rzeczywiście on się teraz lepiej uczy, jest grzeczniejszy, skończy szkołę, a tak to był taki łobuz kiedyś, to był łobuz. U mnie, jak ja byłem w szkole podstawowej, to nie słyszałem o czymś takim jak ADHD, prawda? I teraz jest, wydaje mi się, że idziemy w nadrozpoznawalność ADHD, że przychodzi ktoś i mówi, że wie pan, ja się nie mogę skupić, niech mi pan coś da i my te leki zapisujemy. Te właśnie na ADHD, te stymulanty, pochodne amfetaminy i one u niektórych pacjentów rzeczywiście działają i pacjent przychodzi i mówi, że lepiej funkcjonuje. No zobaczymy, bo to też jest, no są badania, patrzymy, czy się ludzie uzależniają, no póki co, no nie, tak? No ale potem za 20 lat pan powie, że kogoś tam skrzywdziliśmy. Nie wiemy, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście są pacjenci, którzy odnoszą korzyści z tego typu leków, takich prokognitywnych, takich stymulantów. On się może skupić lepiej, nie? Jest też taki lek Vigilon, się nazywa od Vigile, czyli tak jak Wigilia, czujność, prawda? I to nawet Barack Obama brał, gdzieś tam taki ma fame ten lek, że brał ten Vigil. W Polsce już też dostępny. I rzeczywiście ja go zapisałem jeden raz pacjentowi, bo mnie bardzo prosił, więc wie pan, to się też zmienia, czyli jakby my też zmieniamy swoje, no mówię, nauka to zweryfikuje, nie jest to na razie błędem. Jak przyszedł do mnie pacjent może z 15 lat temu, może z 10, to byłem zdumiony, bo dorosły miał właśnie tego typu leki, ale to był Finn i on w Finlandii to miał i mi taki pokazał Glade. I tam był jakiś profesor, coś tam, jakiś psychiatrii, coś tam patrzę, no i faktycznie no, po jakimś fińsku, ale zrozumiałem, że jest leczony jakby tym lekiem i on poprosił o ten lek. No to z tym Glejtem mu to wypisałem z duszą na ramię. Dobrze, na koniec jeszcze, ponieważ na jednym z naszych muzealnych kanałów filmowych odezwał się lekarz z Holandii, który kwestionował pana stosunek do używania marihuany. Ponieważ umieściliśmy właśnie film na temat marihuany i no, skutków, jakie ona wywołuje. I chciałbym, żeby się pan odniósł do tego, ponieważ pan doktor z Holandii stwierdził, że jesteśmy co najmniej 20 lat zapóźnieni i ciągle u nas pokutuje takie przekonanie, że marihuana jest szkodliwa, że uzależnia. Ale czy to był psychiatra? Tak się przynajmniej przedstawia. Dobrze, bo ja państwu powiem, ja widziałem za dużo osób uzależnionych od marihuany, za dużo, tak? Bo ja nie mówię, i to chyba mówiłem na wykładzie, że marihuana jest szkodliwa dla każdej osoby. Nie, są tacy, którzy sobie tam będą brać, ale naprawdę jest to narkotyk, który uzależnia i w sytuacji, gdy ktoś jest uzależniony od marihuany, jest to duży problem. Ja widziałem psychozy po marihuanie, one się leczą trudno. Ja to widziałem na własne oczy. Nie przeczytałem tego w książce, tylko widziałem to we własnym gabinecie na własne oczy. Zatem okej, niech pan z Holandii leczy marihuaną, czy tam ją zapisuje, czy sam sobie popala. Ja pacjentom mówię, że jeśli chodzi o marihuanę, lepiej tego nie brać, będziemy wtedy zdrowsi. I to jest moje zdanie, no tak, jakby tak uważam i to podtrzymuję. A propos zacofania o 20 lat, wracam do opioidów. Oczywiście, że
opioidy, bardzo silne leki pochodne morfiny. Teraz jest serial na Netflixie czy na jakimś streamingu. Painkiller to się nazywa, zabić ból. Obejrzyjcie Państwo, jakie były modne opioidy w latach 80., 90., 2000 w Stanach Zjednoczonych. My byliśmy zacofani o 20 lat, bo u nas opioidy nie są modne, czyli właśnie te silne leki. I teraz ile ludzi zmarło i jakie są tam tragedie, tak? Więc to też no, tak można... Czyli z tego by wynikało, że czasem lepiej być zapóźnionym o 20 lat. Czasem tak. Ja akurat to było, bo ja byłem w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych na stypendium i ja widziałem te opioidy i ja widziałem ten film, jak oglądam ten Painkiller, Zabić ból, obejrzyjcie Państwo. I ja widziałem, jak oni zapisywali na ból nogi oksykontin, na ból krzyża oksykontin. I ja byłem wtedy świeżo po studiach, nie miałem wiedzy takiej, ale mówię, co oni tak te opioidy? I teraz jak to oglądam, to się łapię za głowę, bo ja to widziałem, proszę Państwa, u nas to nie weszło, tak? No by powiedzieli, że Ameryka, tak? Największa ilość Nagrody Nobla, tak? Laureatów i tak dalej, i tak dalej. A teraz fentanyl mają, tak? I całe San Francisco jest zamknięte, bo leżą ludzie umierający na ulicach naćpani fentanylem. Więc okej, może jesteśmy zacofani, tak? Ale ja naprawdę widziałem psychozy po marihuanie. Na własne oczy. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Dziękuję bardzo.